Dzień dobry, dobry wieczór. Panie i panowie, nazywam się Aszu i zapraszam do oglądania. Pod koniec XX wieku nad ziemią pojawia się coraz więcej latających spotków. Niezliczone wojskowe raporty oraz coraz częściej zdarzające się przypadki porwań ludzi przez obcych sprawiają, że największe mocarstwa podejmują ważną decyzję. W grudniu 1998 roku powołana zostaje międzynarodowa organizacja, której głównym zadaniem jest walka z obcymi. Jej szeregi zasilają najlepsi żołnierze, naukowcy oraz inżynierowie. Nasza Lex Comu, tak bowiem została nazwana nasza organizacja, stajemy my. A naszym najważniejszym zadaniem, jak nie trudno się zresztą domyślić, jest odparcie inwazji wroga. Aby tego dokonać, należy przede wszystkim założyć bazę. Pierwsza baza jest naturalnie tą najważniejszą. To właśnie z niej operować będą samoloty i to w niej skoszerowany będzie personel. Możemy założyć ją w dowolnym miejscu na globie, jednak najlepszymi lokacjami wydają się być Europa lub Ameryka Północna. Co miesiąc musimy składać raporty z naszych działań i w zależności od postępów poszczególne kraje decydują o zwiększeniu lub zmniejszeniu dotacji. Na początku jest to jedyne źródło finansowania, tak więc założenie bazy operującej na terenach najbogatszych państw zapewni nam stały dopływ środków. Gdy już wybierzemy odpowiednie miejsce, zostanie tam zbudowana skromna baza. Na początku znajdować się w niej będzie wyłącznie wielki radar, 3 hangary oraz troszkę magazynów. Otrzymamy również do dyspozycji 2 myśliwce przechwytujące oraz samolot transportowy. Niestety myśliwce są dość wolne, a do tego mają bardzo ograniczony zasięg. Należy się więc zastanowić nad możliwością budowy kolejnych baz. Przede wszystkim jednak musimy rozbudować nasze centrum dowodzenia. Koniecznie trzeba wznieść pomieszczenia mieszkalne, laboratoria oraz warsztaty. Należy również zbudować magazyny, pomieszczenia do przetrzymywania obcych oraz wiele, wiele innych budynków. Gdy już zbudujemy pierwszą bazę, musimy zatrudnić personel. Najważniejsi są żołnierze, ponieważ to oni będą walczyć z obcymi. Każdy z naszych superbohaterów opisany jest za pomocą szeregu cech, które ulegają modyfikacji wraz z upływem czasu. Wszyscy rekruci początkowo posiadają rangę szeregowego, a awansować mogą poprzez uczestnictwo w kolejnych misjach oraz zabijanie obcych. Początkowo dysponujemy dość prymitywną bronią, ale w miarę pokonywania kolejnych misji nasi żołnierze zaczną przywozić z misji przeróżne artefakty. Zostaną one przekazane do laboratoriów i w końcu trafią w ręce naszych naukowców. Ich głównym zadaniem jest praca nad rzeczami, które udało się znaleźć po zakończeniu każdej misji. Szybkość badań zależy od ilości przydzielonych naukowców oraz stopnia skomplikowania przedmiotu. Poza odkrywaniem przeznaczenia obcych artefaktów, nasi supergeniusze będą dokonywali również autopsji obcych, a nawet tworzyli nowe modele broni oraz ekwipunku. W dalszej części gry, gdy już zbudujemy pomieszczenie do przetrzymywania obcych oraz uda nam się złapać jakiegoś potwora żywego, nasi specjaliści od przesłuchań zabiorą się za niego. O ile od zwykłych żołnierzy nie dowiemy się zbyt wiele ciekawych rzeczy, o tyle łapanie specjalistów oraz dowódców na pewno się opłaci. Obcy nawigatorzy, medycy czy też wysocy rangą oficerowie będą znakomitym źródłem informacji. Gdy naszym naukowcom uda się już odkryć przeznaczenie oraz sposób funkcjonowania przedmiotu, możemy rozpocząć jego produkcję. Do tego potrzebne są nam warsztaty oraz inżynierowie. Obowiązuje tutaj taka sama zasada, jak odrobinę wcześniej. Mianowicie, im więcej ludzi będzie pracowało, tym szybciej będzie się odbywała produkcja. Naturalnie część znalezionego lub też wyprodukowanego sprzętu przekażemy żołnierzom, nadwyżki zaś możemy sprzedać na rynku za grube pieniądze. O ile w pełni zrozumiały wydaje się zakup strzelby plazmowej, o tyle jednak trudno sobie tak naprawdę wyobrazić, po co ludzie mieliby kupować zwłoki obcych. Ale kupują i dużo za to płacą.
Centralne miejsce na ekranie zajmuje trójwymiarowy obraz globu, który może być oglądany w dowolnej pozycji i pod każdym kątem. To tutaj będą pojawiały się informacje o wykrytych spotkach oraz to tutaj będziemy śledzić ruch naszych jednostek. Gdy już uda nam się wykryć UFO, naturalnie należy wysłać jeden z myśliwców, aby je przechwycił. W początkowej fazie gry dysponujemy jedynie prymitywnymi samolotami i wielokrotnie nie będą one w stanie dogonić obcych pojazdów. Gdy już jednak pilotowi uda się doścignąć spodek, to od nas będzie zależał sposób walki. W zależności od rodzaju wyposażenia możemy nakazać agresywny atak za pomocą wszelkiej dostępnej broni lub walkę z maksymalnej odległości, wykorzystując wyłącznie rakiety dalekiego zasięgu, o ile to właściwa nazwa. W każdym bądź razie, jeśli naszemu pilotowi uda się w końcu zestrzelić obcy pojazd na miejsce katastrofy, należy wysłać naszych żołnierzy. Istnieje kilka rodzajów misji. Najczęściej nasi komandosi będą wysyłani, aby odzyskać sprzęt z zestrzelonych spotków. Co jakiś czas uda nam się wykryć UFO, które wylądowało z tajną misją. Takie sytuacje są niezwykle ważne, bowiem jeśli uda nam się dotrzeć na czas i wykonać misję, nasi żołnierze przywiozą mnóstwo cennych artefaktów. Z czasem obcy zaczną sobie poczynać coraz odważniej. Zaczynają przysyłać coraz większe statki, terroryzować miasta, a nawet zakładać bazy. Cóż, po przybyciu na miejsce kontaktu przede wszystkim należy uzbroić żołnierzy oraz przydzielić im pozostały ekwipunek. Gdy jesteśmy gotowi, możemy rozpocząć misję. Samo pole bitwy zajmuje większą część ekranu. Na jego dole mamy kilkanaście ikonek, imię i nazwisko żołnierza oraz broń. Początkowo obsługa walki może wydawać się skomplikowana, ale sam system jest niezwykle intuicyjny i po kilkunastu minutach gry nikt nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Samo pole bitwy jest trójwymiarowe. Musimy jednak pamiętać, że UFO zostało wydane w 1994 roku. Tak więc, niestety nie mamy możliwości jego obracania, czy też zbliżania, lub też oddalania. Sama walka mapa miast podzielona jest na tury. Każdy z żołnierzy dysponuje określoną liczbą punktów akcji, a każda czynność pochłania pewną ich liczbę. Jeśli po zakończeniu tury nasz żołnierz zobaczy obcego oraz ma wystarczającą liczbę punktów akcji, automatycznie otworzy do niego ogień. Jeśli zabraknie nam amunicji, zawsze możemy podnieść magazynki, a nawet broń, którą znaleźć możemy przy ciałach obcych. Jeśli nasi naukowcy rozszyfrowali obsługę danej broni, nasz żołnierz może zacząć od razu z niej korzystać. Większość misji kończy się, gdy zabijemy lub też złapiemy wszystkich obcych. Nasi komandosi automatycznie wtedy pozbierają wszystkie artefakty oraz przywiozą je do bazy. Jeśli jednak uznamy, że czas się wycofać, możemy nakazać naszym komandosom powrót do transportowca i ucieczkę z pola walki. Ale pytanie jest następujące. Kto w ogóle chciałby to robić? Prawda? Pora na małe podsumowanie. UFO Enemy Unknown jest grą fantastyczną. Niestety, czas nie oprzedł się zbyt łaskawie z jej oprawą. O ile w sferze grafiki nie jest tak źle, o tyle ścieżka dźwiękowa niestety mocno odstaje. Sama grywalność jest jednak wciąż na najwyższym poziomie, do którego wiele obecnie wydawanych gier nie jest nawet w stanie się zbliżyć. Świat, jaki udało się wykreować twórcom, wciąż się rozwija, podczas gdy my odkrywamy coraz to nowe technologie, obcy intensyfikują swoje działania i wysyłają przeciwko nam coraz to nowe rasy. Sama konstrukcja gry oraz jej fabuła sprawia, że w UFO można grać godzinami i nie odczuwać najmniejszego znudzenia. Od złapanych obcych dowiadujemy się coraz to nowych informacji, a naukowcy nieprzerwanie pracują nad nowymi wynalazkami. Cały czas jednak pozostaje coś jeszcze, kolejny wynalazek, informacja, która nie pozwala nam odejść sprzed komputera. Nie sposób pominąć też samej mechaniki walki, która jest bardzo dobra, a wszyscy miłośnicy taktycznych turówek będą w niebo wzięci. Powiązanie wszystkich misji intrygującą fabułą sprawia, że UFO to gra, od której naprawdę bardzo trudno odejść. UFO? Zdecydowanie polecam.